Jak co roku w gminie Świerklany lato witano hucznie. Jest to taka integracja mieszkańców ogólnie, tak jak mówię, i innych, można powiedzieć, miejscowości obok nas. W tym roku postawiono na rytmę disco polo. Mieliśmy takie sygnały od publiczności naszej stałej, że rytmy disco polo królują w tym roku. Teoretycznie nikt nie słucha, wszyscy się świetnie bawią. Muzyka grała pierwsze skrzypce. Na scenie najpierw wystąpił zespół Fighters. A na zakończenie imprezy publiczność porwał zespół Piękni i Młodzi. Już od godzin popołudniowych przy Gokirze w Świerklanach mnóstwo się działo. Można się było wyszaleć w dmuchanych kulach, sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Można też było wrzucić coś na ząb, nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. To jest fajnie, wspaniale, ludzie się bawią. Najlepsze jakie mogą być. To są zawsze najlepsze. Są wyróżniane dzieci, jest dla nich wszystko, dużo atrakcji. Przede wszystkim dzieci korzystają z takich festynów, także fajnie, że są organizowane. Fajna impreza. Wszyscy się zbierają razem, całe rodziny i się bawią. Z dziećmi spędzają czas przynajmniej, a nie tylko w domu przed telewizorami. No bardzo fajnie, jest dużo atrakcji i jest to bardzo dobrze zorganizowane. A kolejna taka impreza już 21 sierpnia. Wtedy też startuje festyn rodzinny w Jankowicach. Szczegóły na plakatach oraz w kurierze gminy Świerklany i na stronie internetowej Urzędu Gminy. Już po raz drugi w gminie Świerklany gościło Swap Party. Tutaj zasada jest prosta, przynosi się swoje ciuchy i wymienia na inne, bo to co dla jednych jest już na przykład za małe albo po prostu się znudziło, innym może wpaść w oko i służyć jeszcze przez długie lata. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jest to bardzo fajny pomysł, można dużo ciekawych rzeczy zostawić, które są zbędne z domu, można sobie coś ciekawego powybierać. Bardzo fajna okazja spotkać się też przy kawce, przy ciastku. Ciuchy dla dorosłych i dla dzieci, dla pań i dla panów. Paleta ubrań była szeroka, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. O jest, dużo, bardzo fajnie. Można przynieść, można coś wybrać oczywiście. Wymianie ubrań towarzyszyło szereg imprez dodatkowych, od konkursu zaczynając, na stoiskach wystawowych kończąc. I mamy różnego rodzaju rękodzieła wykonane przez zaprzyjaźnionych z nami rękodzielników. Rzeczy, które zostaną po imprezie, zostaną przekazane opiece społecznej, ośrodkowej opieki społecznej tutaj w Świerklanach. Swap Party to okazja do tego, aby nie tylko odświeżyć garderobę, ale też po prostu miło spędzić czas. Imprezę zorganizowało działające przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świerklanach Stowarzyszenie Inicjatywa. 16 drużyn walczyło o Puchar Wójta Gminy Świerklany w pierwszym turnieju piłki nożnej. Co miesiąc chcemy coś organizować, jakieś zawody sportowe, czas kolejny na piłkę nożną. Są to, można powiedzieć, szkoły podstawowe, gimnazja, tutaj z okolic i nasze gimnazja tak samo i szkoły podstawowe. 1, 3, 4, 6 klasy i gimnazjaliści. Wszyscy oni mimo padającego deszczu rozegrali po kilka spotkań na boisku klubu Forteza Świerklany. Wszystkie mecze bez wyjątku były zacięte. Coś nam nie poszło. A wiecie co? Za mało obrońców mamy. Oni kilka teraz bramek. Twardziej grali no, i kilka bramek i jedną bramkę się strzelili. No. Dobra, to jaki był wynik na końcu? 7-1. No to dominacja chyba. No. Ci młodzi piłkarze mieli oczywiście swoich najwierniejszych kibiców, których przez cały turniej nie opuszczały emocje. My bardziej mamy przeżywają. Wydaje mi się, że rodzice bardziej to przeżywają. Turniej był jedną z pierwszych form zaszczepienia sportowych idei wśród młodszych i starszych mieszkańców gminy. W następnych miesiącach siatkówkę plażową, no i później na bieżąco tak samo jeszcze piłka nożna dla starszych będzie. No i na bieżąco, tak jak mówię, nasza oferta będzie poszerzana. W przyszłym roku chcemy po prostu całość, tak można powiedzieć, imprez, taki cykl rozpisać, żeby każdy mógł możliwość zapisania się już od stycznia na każde te nasze turnieje, które będą organizowane w przyszłym roku. A chętnych pewnie nie zabraknie. Krajobraz hałd, kopalń i familoków zagościł w galerii Jan w Jankowicach. Swój wernisaż miała tutaj grupa janowska. Dziś mamy wernisaż grupy janowskiej i nie jest to przypadkowa data, ponieważ rok 2016 to rok jubileuszowy dla grupy, bowiem grupa obchodzi 70-lecie istnienia. Dużo wystaw, plenerów, imprez mamy też.
wystawę taką wieloformatową na rynku w Katowicach. Mieliśmy wystawę w Muzeum Historii Katowic. Obecnie właśnie tu jesteśmy w Jankowicach, z czego cieszymy się bardzo. Wernisaż uświetnił występ zespołu Karolinki przy akompaniamencie Adama Kuśki. Ta fala co roku dociera do gminy Świerklany. I różne konkursy, i dzieci występują, i dorośli, i zabawy, i gry, i nawet buzię można sobie pomalować. W tym roku fala radości, czyli festyn parafialny, pojawiła się już po raz 20. Po raz 20 zysk z festynu został przeznaczony na organizację koronii letnich dla dzieci. W tym roku w górach Szczyrk się kłania. Co roku jest fajnie, od kilku lat nie pada, zawsze to była fala radości i było mokro. Jest pięknie, fajna impreza, oby tak dalej. Przygotowali kora godości, pączki. No zawsze jest ładnie, no. Atrakcji jest bardzo dużo. No. Fajnie, bo pogoda dopisuje. No a jak pogoda, to więcej ludzi przyjdzie, więcej dzieci. A tych nie zabrakło, podobnie jak serwowanych atrakcji.